czym dla Pani jest 110%? Muszę powiedzieć, że taką inicjatywą, która w zadziwiający sposób kazała mi popracować nad samą sobą i nad myśleniem o tym, co w rzeczywistości sprawia, żeby mieć medal na szyi, żeby stanąć na tak zwanym pudle. A w przypadku sportowców to jest naprawdę 110%, żeby osiągnąć sukcesy? Cóż, z tym 110% wiąże mi się w mojej głowie taka historia z 2010 roku z Igrzysk Paralimpijskich w Turynie, gdzie po raz pierwszy w życiu straciłam przytomność na chwilę. Czyli to był taki moment, kiedy poczułam generalnie krew w ustach, a potem rzeczywiście po prostu się osunęłam, więc była potrzebna tam jakaś maska tlenowa. Więc mogę z tej perspektywy pomyśleć, że my faktycznie nie tylko dochodzimy do granicy, ale cały czas szukamy tego czegoś, co jest poza nią, tego więcej i tego dalej, więc testujemy się na 110% też. Czy według Pani sportowcy niepełnosprawni muszą dawać więcej z siebie niż ci normalni, jeśli chodzi o te psychiczne bariery, może bardziej tak? Ja z mojej perspektywy uważam, że nie, że sport to jest sport. On albo się go ma w sercu, albo się go nie ma, więc jest to swego rodzaju pasja, która dotyczy, nieważne, łyżwiarki figurowej i boksera, tak? I jeden i drugi ją gdzieś w środku ma. I tak samo jest ze sportowcem niepełnosprawnym, że w zasadzie to nie jest jakaś inna kategoria, to po prostu jest sportowiec, więc albo ma tę pasję, albo tej pasji nie ma. A kwestia tego, że jesteśmy różni jako ludzie, jako istoty ludzkie, to już jest kolejna kwestia i każdy się różni. Tomek Majewski różni się od Bartka Bąka i Bartego Demnie i nasze w ogóle podejście do sportu też różni się. Każdy z nas potrzebuje czegoś innego, każdy z nas w większym, mniejszym stopniu wykorzystuje, nie wiem, fizyczność albo siłę swojej psychiki, więc bardziej z tej perspektywy patrzyłabym na cały kontekst, niż na w ogóle myślenie o tym, że ma znaczenie tutaj niepełnosprawność, czy to, że to jest sport osób z niepełnosprawnością. A proszę mi powiedzieć, co taki film, czy daje coś polskim sportowcom? W takim sensie jakiś rodzaj promocji albo promocji w ogóle sportu? Myślę, że wiele aspektów ma ten film, bo tak jak powiedziałam, z jednej strony ja osobiście musiałam jeszcze bardziej zastanowić się nad tym, co we mnie doprowadziło do pewnych sytuacji pożądanych. Myślę, że te głosy naszej piętnastki, one się też przełożą na innych sportowców w kategoriach analizowania myślenia o samym sobie, też dawania pewnego rodzaju podpowiedzi innym sportowcom, a poza tym, że nasze twarze pokażą się w tego rodzaju produkcie, tak, w filmie dokumentalnym, to oczywiście jest to duża promocja sportu i uświadomienie, co sport ze sobą niesie. To trochę tak, jak tutaj senator Persson powiedział piękne słowa, że no, setki czy tysiące chirurgów, prawda, czy kardiochirurgów w Niemczech, ale żadnego lewoskrzydłowego. Więc tak to jest z tymi sportowcami, z tymi, którzy docierają do tego wielkiego momentu, kiedy stoją na podium, kiedy słuchają Mazurka Dąbrowskiego na igrzyskach.